taki, panie królik. Tutaj rozgrywają się losy naszej firmy, a pan wybałusza na mnie oczy jak zakochany w zielory. Pani prezesowo, wybałuszam oczy, żeby mocniej objąć panią wzrokiem. Pani dziś wygląda czarniąco. Pan także ładnie wygląda, panie królik. Morawska przegrywa. Trzeba było dać naszą rakietę Jędruszewskiej, a nie tej jakiejś początku Morawskiej. Ba, kiedy Jędruszewska nie chce grać naszą rakietę. Właśnie, też tak. Tatusiu, Jędruszewska na pewno wygra. Nasza rakieta górą. Jak? Wygrywamy! Rakietą z naszej firmy trudno wsiąść. Pani Kundziu, no. Patrz pani, jak moja rakietka odbija. Wprost fanatycznie. Jak materac na sprężynach. Materac? Panie, wypij dziś takie meble tanie, że szkoda być kawalerem. Ja swoje, a pani swoje. Ja o sporcie, a pani meble w głowie. Brawo! Ten set przegraliśmy. Gratuluję panu, panie królik. Śpię, pani Jadzie, grała pani koncertowo. Jestem pewna, że pani wygra. Jeśli nawet wygram, będzie to również zasługą waszej firmy. Rakieta jest doskonała. Panie szefie, udała nam się rakieta. Jaka kobieta? Ta. Mówię, że Jędruszewska wygrywa. Gdzie? Wygrywa. A piwa, napije się chętnie. Niech już będzie piwa, no. Kto wygrywa? Wygrywa już było, teraz powiedziałem piwa. No dobrze, nie dziś się. Słyszę, nie. Jędruszewska wygrywa. Matołek. Pani prezesowa, o wszystko to mnie ma presję. Jestem taki zdenerwowany. Ma pan coś popalić? Panie, czy pan nigdy cygar nie kupuje? Nie, owszem, tylko jestem naprawdę taki zdenerwowany, że pan pojęcia nie ma. Ciągle... Nareszcie. Zabierz pyje. Nie znów. A pan nie obrzydzać jedzenia. Ja nie obrzydzam, tylko doradzam. Coś pan kolik, żeby takim dzielskiem się nadziewać? To za arogancja. Nie arogancja, tylko jarzyna, proszę zjapać. Panie Wypy, chodź na pan na chwilę. Nie widzi pani, że jestem zajęty? No jak nie, to nie chciałam tylko powiedzieć, że mam schabik dla pana. Schabik? A, proszę bardzo. No, ale kiedy mój syn wróci z zagranicy, to się to wszystko zmieni. A kiedy syn pani... Już niedługo. Zobaczę wtedy, znaczy męska, żelazna ręka. Specjalnie dla pana ten schabik odłożyłam. Na PKO 2000. Smakuje? Owszem, ale za mało. Mam tu nóżkę smażoną. Dbałabym o pana. Kiedy za mało? No to placek mam ze śliwkami. Nie to mówię, że za mało zarabiam, żeby teraz o małżeństwie marzyć. Panie Feluś, chodźże pan, zaczęło się. No idę. Bardzo proszę, służę. Oto najlepsza krajowa, bezkonkurencyjna marka. No tak, proszę pana, ale to nie ta marka. Zosiu, jaką rakietą wygrała wczoraj Jędruszewska? Rakietą Malik. O, właśnie. Proszę pana, czy możemy dostać rakiety marki Malik?
Ależ, proszę pani, rakiety Oksa są najlepsze. Oksa? To rakietą Morawska wczoraj przegrała mecz. Trener nam radził kupić rakiety z marką Malichę. Niestety, tej marki nie trzymamy. Przepraszam. Przepraszam. Do widzenia. Wczorajszy mecz skompromitował nas znowu. Nikt nie chce grać naszymi rakietami. I po to wydajemy tysiące złotych na reklamy. Dziesiątki tysięcy włożyliśmy w uruchomienie działu rakietowego. 3000 gotowych rakiet leży na składzie. 2999. Jak to? Jedna się złamała. Panie Królik, szanuj pan moje nerwy. Ja szanuję pani prezesowo. Ja dla pani prezesowej i duszę, i serce. Nie potrzeba mi tego wszystkiego. To naprawdę wstyd. No to skandal, żeby taki sklepik, taki jakiś Malicz, który się ogłasza gdzieś na ostatniej stronie kuriera, był dla nas konkurencją. Żeby wszystkie asy tenisowe grały rakietami Malicza. Pastę pakuję razem z pantofelkami. Proszę pana. Piłki, proszę. Piłki, a Jurek, podaj piłki. Proszę pani, proszę. Panno Jadziu, ile ja płacę? 4 złote, proszę pani. Panno Jadziu, bardzo mi się spieszy. Już pakuję, proszę pani. Panno Jadziu, proszę mi to odesłać do domu. Jeszcze dziś odeślę, proszę pana. Panie szefie, a? Udała się córeczka. Prowadzi interes, że ho, ho. Co interes? Prowadzi. Co jadzi? Prowadzi, jak wózek. Który Józek? O rany boskie, nie Józek, a wózek. Koło. Kul. Okrągłe jak forsa. No to czego się drzesz? Przecież słyszę wyraźnie. Forsa. Jak forsa, to pan szef zawsze słyszy. Przydałaby nam się, żeby warsztat poszerzyć, chleb od frontu otworzyć. I mnie dać większą pensję. No, kto ma pretensje? Pensję, forsa, dla mnie. Przecież jak forsa, to pan szef zawsze słyszy. Dzisiaj jakoś nie szczególnie słyszę. Proszę pani. Dziękuję pani. Proszę o nas pamiętać. Do widzenia pani. Do widzenia. Proszę pana. Dzień dobry panu. Czym mogę służyć szanownemu panu? Chciałem prosić jakąś zabaweczkę dla wnuczka. Może być ewentualnie pileczka. Ale taka, żeby chłopczyk nie zaraz zepsuł ma się. Proszę bardzo, mamy doskonałe piłki z gumy indyjskiej. O proszę, niech pan spojrzy, jaka sprężysta, prawda? Proszę, doskonale. Ewentualnie wezmę. Proszę tak, bardzo. A czym jeszcze mogę panu służyć? A, dziękuję. Może coś dla pana? O, kostiumik kąpielowy. Proszę. Ależ proszę pani, w moim wieku przecież ja jestem za stary. Jak to pan za stary? Jak można? Pan jest mężczyzną w pełni sił. Trzeba korzystać z życia. Gimnastyka, słońce, sport, woda, kaja. Trzeba się rozruszać. Trzeba się wyprostować. W zdrowym ciele zdrowa dusza. Trzeba być wesołym. Czy pani jest zawsze taka pełna radości życia? Zawsze. Pani nigdy nie jest smutna. Nigdy, a po co? A gdy nawet pani coś dokuczy? Mnie? Gdy los dokuczy czasem, to powiadam trudno, pech. Przeczekamy kiepską fasę, lecz na twarzy zawsze śmiech. To jest moja filozofia, którą wciąż prowadzę w czyn. Czy wesoło mi, czy smutno mi, nie uznaję łzawych min. I jak pan widzi, niech co chce dzieje
się, mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się, a moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. We mnie już jest taka dusza, która niczym się nie wzrusza. Nie potrafię, jestem taka, ani szlochać, ani płakać. I jak pan widzi, niech to wydzieje się, mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Proszę się nie śmiać. Trzeba coś robić, działać. Pan się starzeje, panie królik. No, nieboszczyk mąż pani prezesowej nie był młodszy ode mnie. Ale on umarł, a pan żyje. Ja mogę umrzeć, jeżeli to pani prezesowi sprawi przyjemność. Ale nawet po śmierci jestem gotów wszystko dla pani prezesowej. Nie dla mnie, nie dla mnie, panie królik. Dla firmy, dla firmy. Kostium kąpielowy, korki, płaszcz kąpielowy, kuchenka wycieczkowa, plecak, wiosła, a kajak odeślemy panu na przystań. A piłeczka? A piłeczka w prezencie dla wnuka. Dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jadzia, obsić najdroższa, blade ustaj. Jadzia, boszczu siostru, śmiłu trac. Co nie raj, Jadzie. Panie Wypych, ale pan ma celne oko. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym mogę służyć szanownemu panu? Chciałbym pomówić z panem Maliczem. Jestem jego córką, zastępuję go we wszystkich sprawach. Bardzo mi przyjemnie. Ja tu w sprawie rakiet. Rakiet? Proszę bardzo. Pan będzie łaskaw obejrzeć. Robota ręczna, pierwszorzędny surowiec, cena 75 zł. Tak, ale ja chciałbym... W lepszym gatunku? No służę panu. Mamy doskonałe meczówki. Cena 100 zł wraz z pokrowcem. Proszę pana, niech pan obejrzy. Jaka napiętość, jaka lekkość. Ja nie... Oby nie ma pan pieniędzy, o drobnostka. Przyślemy panu rachuneczek do domu. Pani nie... O, szacuneczek. O wiele mnie fata mrugana nie myli. To pan Szpinak. Królik. Gdzie? Co? No królik. Nie no królik, tylko pan królik. Pan królik. Ja królik? A kto Szpinak zajada? Panie Wypych. Przepraszam panią za incydent. Jeszcze nie wyjawiłem celu moich odwiedzin. Pani pozwoli, że się przedstawię. Jestem królik, dyrektor firmy Okrza, która chce wejść w kontakt z panem Maliczem. Pani prezesowa Okrza prosi pana Malicza na konferencję. Okrza? Prosi ojca? Przepraszam pana bardzo, ja w tej chwili pójdę go zawiadomić. Tatusiu, panie Kuliciu, Jurek, słuchajcie, wielka nowina. Co ona mówi? Mówi, żeby słuchać. No niech was diabli wezmą, przecież ciągle słucham i nic nie słyszę. Tatusiu, firma Okrza wzywa tatusia. Chcą z nami wejść w kontakt. Zrobić spółkę. O, Okrza? Tak, tak. Okrza chce zawrzeć ze mną spółkę? Największy skład sportowy w Warszawie? Czy ja dobrze słyszałem? Dobrze tatuś słyszał. Niech tatuś teraz prędko się ubiera. Prędzej. Lajek jestem, ale jak ma być spółka, to między nami dyrektorami zgoda. Dyrektorami? O ile się nie mylę, to pan jest personel. Coś pan powiedział? Taki sam jestem ważny jak pan. Ręce przy sobie, personel. Pan pozwoli, że panu przedstawię, mój ojciec. Królik jestem. Proszę jeszcze raz. Królik.
Dlaczego pan się tak śmieje? Świetny kawał, bo ja zrozumiałem, że królik. Ojciec trochę nie dosłyszy, więc dlatego właśnie muszę iść z nim razem. A, no to chodźmy, bo pani prezesowa pewnie się już bardzo nie... To chodźmy już, chodźmy, chodźmy. Chodźmy prędzej. No, 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 to teraz będzie firma. A pan Feluś na pewno dyrektorem zostanie. No jakże inaczej? Alboż nie jestem częścią pana szefa? Jak to? To znaczy jego prawa ręka. No tak, tak. I podwyżka będzie, a potem... Tylko, żeby oni tatusia butelkę nie nabili. Ega, dałem tatusiowi jeść. Zresztą Okrza, ważna firma. Proszę państwo, pozwolą. Ale tu ładnie. Kto kradnie? Proszę państwa, pozwolą tutaj. Proszę państwa, pozwolą. Proszę, niech państwo tu spoczną. Pani prezesowa za chwilę... O, właśnie jest pani. Pani poz... To jest pan Malicz z córką. Z córką. Ten z lewej to jest pan Malicz, a ta z córką. Bardzo mi przyjemnie. Dawno już chciałam nawiązać kontakt z panem. Ja będę musiała. Aha. Jak pani będzie słuchać, to ojciec będzie słyszeć. No bardzo dobrze, wsiadajmy. Przystąpmy od razu do interesu. Ponieważ rakiety Malicza cieszą się uznaniem asów tenisowych, więc chciałam zapytać pana Malicza, czy nie zechciałby współpracować z nami jako kierownik działu fabrykacji rakiet. W ten sposób moglibyśmy sprzedawać rakiety pod firmą Malicz Okrza. No i mam nadzieję, że te nasze rakiety cieszyłyby się olbrzymim powodzeniem. Pozostaje do omówienia kwestia wynagrodzenia. Dlaczegoż pan nie siada? Dziękuję. Przed chwilą siedziałem. Może pani zechce użyć swojemu ojcu? Wiem, wiem. Rozumiałem wszystko. Zawsze marzyłem o nowoczesnym warsztacie pracy. Dziękuję. O pięknym, dużym sklepie propozycja szanownej pani bardzo mi odpowiada. Rakiety, które razem wyprodukujemy... Ależ ja... nie. Rakiety są już... 1999. Co? No bo jedna... Chodzi tylko o markę Malicz, a wynagrodzenie otrzymalibyśmy za podpisanie naszym nazwiskiem waszej tandety. Co? Tandety? Chyba źle słyszę. Proszę. Co? Przepraszam panią bardzo, ale powiedziałam wyraźnie, tandeta. Nie potrzeba powtarzać. Co mamy robić? Nic, niestety nic. Tylko dać naszą markę. A. Kto tu decyduje? Kto tu właściwie jest pan Malicz? Ten pan? Czy ta pani? Ten z lewej strony, proszę pani. Cicho pan bądź. Co? Co ta pani mówi? Głupstwa. Ta pani się pyta, czy ja jestem pan Malicz. O, za pozwoleniem. Moja córka na podobne traktowanie nie zasługuje. Pańska córka powinna mnie przeprosić. A, jeżeli pani nas chce przeprosić, to co innego. Czy pan nie słyszy, że ci ludzie kpią sobie ze mnie? No na pan nic, nawet się za mną nie ujmie. No cóż pan siedzi jak mumia? Stań pan! Dziękuję, przed chwilą stałem. Chwileczka już. Żeby nareszcie mój syn wrócił z zagranicy. On by tu zrobił porządek. Bardzo mile dziecko. Ja nie chcę już dłużej rozmawiać z tymi ludźmi. Zapytaj pan pana Malicza, czy się zgadza na moją propozycję, czy nie. Pani prezesowo, na nowo krzyczeć w trąbkę od samego początku. Krzycz pan, niech wiem, za co panu płacę. Zapłacą, dobrze zapłacą. Interes postawi się na nogi, a ja sobie kupię wyścigowy samochód. Będzie się nazywał Złota Strzała. Starter cyk i brrr. Żeby z tego jakaś ekstrawagancja nie wyszła. Lejek jestem, lajek jestem, ale te Okrze to cwaniaki. Mogą nas nabić w butle. Tak. Żałuję, że osobiście nie poszedłem. Ale mam wrażenie, że i tak będzie dobrze. Zobaczy pan, będę miał wyścigowy samochód. Proszę? No i pan też. A pani Kunegundzia będzie miała małego Fiata.
Małego Fiata. Ta, ja sobie ułożyłam, że będzie się nazywał Feluś. Marzenie. Cudzotwórczość. To ta pierwsza miłość tak się zaczyna. Cześć. Nie do odwagi. Dobrze. Dobrze im powiedziałaś. Bardzo dobrze. Pracować razem, owszem, możemy, ale robić coś takiego nigdy. Malicz tandety robić nie będzie. Ode mnie? Chodź. To niesłychane. Co za bezczelność. Proszę mi podać szklankę wody. Bardzo proszę. Chociaż trzeba przyznać, że te rakiety Malicza... No dosyć! Te rakiety mi już bokiem wychodzą. I mnie też. Co to jest? Woda. Rakieta Malicza? Nie, to moja. Mój dyrektor kupuje rakiety Malicza. Przez pomyłkę. Siłą mi wpakowali. Musiałem kupić. Nie dolęga. Kupować to pan umie, tylko sprzedawać nie. Nic, pani prezesowo, mamy teraz znów na składzie okrągłe 3000 rakiet. Zobaczy pani Kunegundzia, że je rekord pobije. Ja tam nie jestem za tym, żeby kogoś bić. Od dzisiaj nazwiska Okrza nie wymawia się w moim domu. Od dzisiaj nazwiska Malicz nie wymawia się w moim domu. Pani profesorowo, spróbujemy innego środka. Trzeba będzie koniecznie namówić Jędruszewską, ażeby mecz o Mistrzostwo Polski zagrała naszą rakietą. No naturalnie, trzeba będzie namówić. Tylko kto to zrobi? Młodą dziewczynę namówić może tylko prawdziwy mężczyzna. Uwodzicielski, lew salonowy. Ja będę tym lwem. Ja, Królik. Dla pani, pani prezeso. Dla firmy, panie Królik. Naciągnąć rakietę. Tak? I odeślę mi panią tutaj na kort. Tylko? Na pewno. Ależ z pewnością sama przyniosę. Panno Jadziu, a co pani robi w niedzielę? Może się gdzieś razem wybierzemy? Niestety nie mogę. Obiecałam Jurkowi, że pojadę z nim łódką. Są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia młodych lat. Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi i dawnych świat. Przychodzą kiedy tęsknota, gdy łza się wokół szpi. I płyną razem z nami jeszcze raz te jasne złote dni. Patrz, patrz! Przychodzą kiedy tęsknota. Dobry, odmłodziła mnie pani.
Dziękuję. I płyną razem z nami jeszcze raz. Kelner. Złote dni. Jeszcze 20 porcji masła. Zrozumiano? Ale już. Jak cudne są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia młodych lat. Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi i dawny piękny świat. Przychodzą, kiedy tęskno nam, bym zasiał w otóż krwi. Płyną razem z nami jeszcze raz te jasne, złote dni. Cudna jest ta nasza wieselka. Przypominają mi się nasze stare szkolne czasy. Tylko że to już nie jesteś Staś Pokraka, tylko pan Stanisław Tarski, rzeźbiarz. A ty nie wróciłeś z Wagarów, tylko z zagranicy, gdzie na pewno też nic nie robiłeś? O, przepraszam cię. Byłem na praktyce. Odbywałem studia handlowe. Znam te twoje studia. Spódniczkami. Nie zmieniłeś się, Janku. Co tam się dzieje? To jeździ po Wiśle, a kto jest gapa, a nie lepiej siedzi w domu. Widziałeś te pokraki? Pojęcia to nie ma o wiosłowaniu, wypuszcza się na Wisłę. Ale nie, to pewno wina tego chłopca, który rozbujał ludkę. A, oboje powinni dostać w skórę. Idę się przebrać. Przepraszam pana bardzo, czy pan nie widział tego pana, który wyciągnął mego brata z wody? Chciałam z nim pomówić. W tej chwili go tu sprowadzę. To mój przyjaciel. Zachwycająca dziewczyna, cudowna. Co? No ta z Ludki, przyszła ci podziękować. Z podziękowań z góry rezygnuję. Niech pani się lepiej nauczy kierować Ludką i więcej uważa. Podziękować? Tu nie o to chodzi. Przyszłam panu powiedzieć kilka słów prawdy. Doskonale potrafię kierować Ludką. A ja pływam lepiej od pana. Doskonale potrafilibyśmy sobie dać radę bez pana. Nagle zjawia się pan pod wodą. Nieproszony. I wtrąca się pan do cudzych spraw. I nazywa pan moją siostrę gapą. Jurek, nie wtrącaj się. Sama sobie dam radę. Jest pan natrętem i gburem. Ale ma temperament. I ładna. Ładna? Cudowna. Spójrz, co za głowa. Ach, cóż to byłby za model dla mojej rzeźby. Tobie tylko glina w głowie. Ale zobacz, jakie ona ma płaszczyzny. Płaszczyzny? Chyba wypukłości. Pięknie pan załatwił ją, Druszewsko. Ależ, panie prezesowo, to bardzo nerwowa osoba. Ach, proszę mi nie przerywać. Ładnie byśmy wyglądali, gdyby pan tylko sam prowadził nasze interesy. A na szczęście mój syn przyjechał z zagranicy. Teraz on wszystko weźmie w żelazne ręce. Daj Boże, daj Boże. Dotychczas te żelazne ręce wydawały tylko pieniądze. Ledwieśmy mogli nastarczyć. I gdyby nie moja praca,
Ach, mój Janeczku, jesteś nareszcie. Dzień dobry, mamusiu, z balkona. Dzień dobry. A słyszałem, słyszałem. Nie bardzo jest pan pochlebnego zdania o mnie. Nie, dlaczego ja nie... Co to za zabawka? Ja się nie bawię, ja pracuję. Muszę wypróbować najnowszy model naszego wyrobu. Widzę, że pan pracuje. Pocieczona. A pani prezesowa ciągle ze mnie niezadowolona. Czekała na pana z utęsknieniem. Że niby pan postawi interes na nogi, bo ja... Panie Królik, po co pan trzyma tę sprężynę? Ja nie trzymam, to ona mnie trzyma, pani prezesowo. Niech pan pozwoli, bo pana uwolni. Bardzo. Dziękuję panu. Proszę bardzo. Bardzo panu dziękuję. Nie paliłem od kilku dni, więc nabrało się tyle. No więc słucham, mamuśko, o co chodzi? Proszę. Chodzi o to, że nasz dział rakiet pod kierownictwem pana Królika po prostu zamiera. Rakiety usychają z tęsknoty za klientem. Trzeba tego klienta jakoś zdobyć. Siłą nikogo się nie weźmie, panie prezesowo. Nie, siłą nie, panie Królik, ale inteligencją, sprytem. Zobaczy pan, jak mój syn to zrobi. Żaden as tenisowy nie grał dotychczas naszą rakietą. Jeżeli Jędruszewska na Mistrzostwach Polski zechce grać rakietą Oksza, będzie to dla nas najlepszą reklamą. I ty musisz ją do tego nakłonić. Ależ to drobnostka, mateczko. Załatwię to z przyjemnością. A któż to jest ta Jędruszewska? A prawda, że ciebie tak długo nie było w kraju. To nasza mistrzyni tenisa. A młoda? Ładna? Owszem, ale bardzo nerwowa. Głupstwo, zaraz to załatwię. A jaki się jest numer telefonu? Numer telefonu mam tutaj gdzieś zapisany. 38 względnie 39. O, przepraszam, to jest numer kołnierzyka. Głos. 138 39. Za chwilę panu słyszy, jak się rozmawia z młodą kobietą, panie Królik. Halo? Czy to pani Jędruszewska? Tutaj mówi Jan Oksza, współwłaściciel firmy Oksza. Otóż chciałbym... Halo? Proszę? Tak. Widocznie ktoś przerwał połączenie. To może ja pana połączę jeszcze raz? Nie trzeba. Rozmówię się z nią osobiście. Na jakich kortach grywa pani Jędruszewska? Na kortach Lawn Tennis Klubu, niedaleko stąd. Czuję, że pan prędko wróci. Do widzenia, mateczko. Do widzenia. Do widzenia. A wrócę za godzinę. Do widzenia, panu. Do widzenia. Podaj, Szymanek, podaj. Dawaj, podaj. Indo, daj panu Jadziu. Dobry. Jadziu, pozwól mi się z nimi pobawić. Dziękuję ci, Jadziu. Dzień dobry. A, dzień dobry. Nie wie pani, czy pani Jędruszewska jest? A nie wiem, proszę pani, nie widziałam, ale pewno w garderobie będzie. Pani Jędruszewskiej. A to tutaj, w tej garderobie. Dziękuję. A Jędruszewska, Warszawa. Skąd pan się tu wziął? Przyszedłem do pani. Do mnie? A jak pan mnie znalazł? O, to nie było takie trudne. Racja, pan nie jest gafa.
Właśnie chciałem panią przeprosić za moje nieco nieodpowiednie zachowanie się. Jestem trochę w gorącej wodzie kąpany. Powiedzmy w chłodnej, bo to było w rzece. Właśnie dlatego chciałem panią chłodno... Nie, przepraszam, chciałem powiedzieć gorąco panią prosić o przebaczenie. Załatwione. Przebaczam pan. Pani zawsze z rakietką. A czy można wiedzieć, jakiej marki rakietą pani grywa? Rakietą Malicza, to są najlepsze rakiety. A? Bo mnie właśnie mówiono, że zupełnie niezłe są również rakiety Okrzy. Ojej, tandeta, panie, tandeta. Czego? Przecież Okrza... Niech pan mi da spokój z Okrzą. Proszę nie wymawiać przy mnie tego nazwiska. O, aż tak. A tak. Zresztą, co to pana obchodzi? Kto pan właściwie jest? Ja... Jestem... Tarski. Stanisław Tarski. Rzeźbiarz. Ach, prawda, przypominam sobie. Widziała wczoraj pańskie arcydzieło z masla. Moje? O, tak, naturalnie. Nawet przyszedłem tu. Czy pozwoliłaby pani, żebym ją rzeźbił? W maśle? O nie. Panią to srebrze, w złocie, w brylantach. Myślałam, że rzeźbi się tylko znakomitość. No właśnie. I tym bardziej, kiedy są takie urocze. No co to jest, co? Ostrożnie, żebyście mi wozu nie pobrudzili. Ładna maszyna. A czy to wóz, panie szofer? Pana Okrzy. Tego, co to ma sklep sportowy? Mhm. Przecież tam kobieta rządzi. Ale wóz syna pani prezesowej, pana Jana Okrzy. Chciałbym pani powiedzieć coś bardzo miłego. Ale pani prawdopodobnie słyszała w życiu już tyle miłych słów. Skąd taki wniosek? To jasne. Taka znakomitość sportowa. O, niech pan nie przesadza. O mój Boże, pani skromność jest po prostu rozbrajająca. Mówmy o czym innym, dobrze? O, to nie takie łatwe, jak się siedzi przy pani i mówić o czymś innym. O czym? Chyba o przyszłości. Chce pan wróżyć? A tak. Widzę pani przyszłość jak na dłoń. Czeka panią bardzo miły wieczór. Dziś o godzinie 8 na tarasie kawiarni ziemiańskiej. Spotka się pani tam... Nie spotkam się, bo nie przyjdę. Kiedy to wyraźnie napisane. Będzie na panią czekał młody człowiek, brunet. O, podobny do mnie. I pan liczy na to, że ja będę, tak? A na pewno nie. Mówię tylko, że będę tam czekał i marzył o pani. A gdyby w ostatniej chwili pani zdecydowała się przyjść, to będę najszczęśliwszym... Przepraszam pana bardzo, ale muszę już odejść. Do widzenia. Czekam. O 8. Nie przyjdę. A wiem, ale punktualnie. Panno Jadziu. O, dzień dobry, panno Jadziu. Byłam u pani w garderobie, zostawiłam rakietę. Dobrze. Proszę, może pani wejdzie. Dobrze. Naszego znajomego z Wisły. To rzeźbiarz, pan Stanisław Tarski. Kto ci to powiedział? On sam. A to gagatek. Jurku, nie można tak się wyrażać o człowieku, który okazał się naprawdę bardzo miły. I który cię buja bezczelnie. To jest Okrza, z firmy Okrza. Syn tej baby prezesowej. Kto ci to powiedział? Jego własny szofer. Ja tu czuję jakiś konkurencyjny kawał. Konkurencyjny kawał? To bezczelność. Czy ty wiesz, on miał jeszcze odwagę proponować mi spotkanie? I ty byś poszła? Ja? Ty mnie nie znasz. Nigdy. Przy
przyszła pani. Dziękuję. To było nie przyjść. Zrobił mi pan tak ponętną propozycję. Propozycję? Ja? Tak, powiedział mi pan, że pan nie chce rzeźbić. Że rzeźbić, tak. No pragnę. Rzeźbiarstwo to moja słaba strona. Słaba strona? Nie, no. Mocna strona. Ja kocham rzeźbiarstwo. Można powiedzieć, uwielbiam. Glina to dla mnie wszystko. To mój żywioł. A co pan właściwie rzeźbi? Wszystko, co się da, prawda? Ludzi, ptaki, owady, pejzaże. W sumie chciałem powiedzieć, te pejzaże. Wieśniaków, tak sobie. A czy pan ma własną pracownię? Ma. No, trudno jest pracować na ulicy. Auta, prawda, te tramwaje, no, przeszkadzają. A wie pan, że ja nigdy nie widziałam takiej pracowni? Ja też. To co? To jest te... Nie widziała pani? Nigdy, ale bardzo bym chciała zobaczyć pańskie atelier. Rozwoli pan? No, oczywiście. No, jutro, pojutrze, za tydzień. O! A, nie. Chętnie bym zobaczyła nawet dzisiaj. Dziś? O, nie, nie, pani. To jest niemożliwe. Potem tego strasznie porządek u mnie. Wszędzie... Glina i glina, jak u Zduna. A kobieta nie wygląda korzystnie na tle Zduna. Na tle gliny chciałem powiedzieć. Przepraszam. A mnie to nie peszy. Ja bardzo lubię taki artystyczny lat. Chodźmy, dobrze? Ładny gips. Co pan powiedział? Że ten... Że gipsu muszę kupić. Przecież najprostsza rzecz. Zatelefonuję, żeby mi gips przysłali do domu. Przepraszam. No, to możemy już iść. Płacić? Ja? Nie, proszę. Dziękuję. Nie no, skądże? Znowu ja to właśnie zaraz. Kluczyki. Pani zobaczy, że ja wyjdę pierwszy, ale muszę sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Chwileczkę. Witam panią w moich niskich progach. Proszę bardzo. Ładnie u pana. No, cóż, proszę pani, trochę wody, gdzie nie gdzie. Dom, jakiś tam mostek, trochę kamieni. Przepraszam. Proszę pana, co to jest? Co, proszę pani, to jest ten zakochany pierot. A to? To jest ta wieża ciśnień. To jest, nie. Wieża westchnień, chciałem powiedzieć. O, jaka szkoda, taka ładna karafka. Głupstwo, proszę pani. Właściwie to likieru szkoda. Ale może to i lepiej. Stłuczone szkło to dla nas dobry znak. Dla nas? Pan sam zbił karafkę. Tak, ale myślałem przy tym o pani i o sobie. Napijemy się? Nie, dziękuję panu bardzo. Przystąpmy lepiej do roboty. Do jakiej roboty? Jak to do jakiej? Do rzeźbienia. A, do rzeźbienia, naturalnie, do rzeźbienia. Tak. Ale wie pani, może odłożymy to na kiedy indziej.
Teraz taki miły nastrój. Jak pan woli, w takim razie przyjdę wtedy, kiedy pan będzie miał ochotę do pracy. Nie, proszę, niech pan się zatrzyma. Zaraz zaczynamy. Zaraz, tak. Wie pani, tylko pójdę do drugiego pokoju i przyniosę pędzle. Co? Nie pędzle, tylko to. Co? No wie pani to. Nie, ja nie wiem. Wie pani, że ja też nie wiem. Zawsze zapominam, jak to się nazywa, za chwileczkę. Katastrofa. Uparła się, żeby ją rzeźbić. Błagam cię. Pozwól mi ją rzeźbić. Wariant. Ja muszę ją rzeźbić. No to rzeźb ją. Dobrze, przecież ja o tym nie mam zielonego pojęcia. Zupełnie proste. Bierze się glinę, wydłubuje się z niej to, co niepotrzebne. No i co? I rzeźba gotowa. Chyba to potrafi. Zwierzę! Już się robi. Pani? Tak, tylko zobaczymy, czy wszystko jest na miejscu. Tak, krzesoleczką. Tak, szpachtla. Jest, glina jest, pani jest, rzeźbiarz też jest. No to do roboty, proszę. A czy to długo potrwa? A nie, proszę pani. Jeżeli pani będzie pozowala spokojnie, nie ruszając się ani na chwilę z miejsca, no to myślę, że po 3 dniach będziemy mogli stąd wyjść. Co? Pan chyba żartuje. A nie, proszę pani. No to w takim razie niech pan dzisiaj tylko zacznie. A nie, proszę pani, nie lubię zostawiać rozpoczętej pracy. A trudno, proszę. No to kapelusik zdejmiemy. Tak, torebeczka. Proszę. A może w ten sposób, przepraszam. Tak, główka trochę w moją stronę. O, tak, nosek w porządku, na miejscu. No, pewnie. Usta. Boże, jakie pani ma usta. A może w ten sposób? O nie, w ten sposób będzie bardzo niewygodnie. Niewygodnie. A po co panu ten parawan? O, teraz wszyscy rzeźbiarze pracują za parawanem. To jest najnowszy prąd w sztuce. Parawanizm. Zresztą ja nie mogę pracować, gdy model patrzy mi na ręce. A ja na oczy i usta modela. I właśnie ten parawanik nas rozdziela. No dobrze, niech pan już zaczyna. Co, proszę pani? Rzeźbić. A, tak jest. To takie dziwne, proszę pani. Tysiące imion przecież znam. I nagle jedno z nich chwyciło mnie. Biło się. My. Niech pan nie śpiewa, tylko rzeźbi. I teraz stanę, proszę pani. To imię w dźwięku każdy ma. I gdzie się ruszę, wszędzie ściga mnie. Goni mnie dziś to imię. Jadzia. Po prostu Jadzia. Ale jak to brzmi? Jadzia, w jasnych oczach jasne niebo lśni, a uśmiech ma jak złoty maj, jak słońce w lecie, a oczy ma i usta ma jak nikt na świecie. Jadzia. Och, takiej drugiej chyba nie ma już. Znajdzie się. Nie ma! Nie było nigdy i nie będzie. Jadzia, ten będzie żył jak w najpiękniejszym śnie.
swemu ty serce dasz swe. No, wina musi teraz nieco przeschnąć. Pierwszy seans skończony. Dziękuję pani. No, a teraz chciałabym zobaczyć. Nie, proszę pani, wykluczone. Póki rzeźba nie skończona, nie wolno jej oglądać. To zły znak, może się nie udać. No to pan bierze przesądy? O, proszę pani, jeżeli chodzi o rzeźby, to we wszystkie. Zresztą za parę dni pani zobaczy, jak będzie skończone. Na razie zdążyłem zrobić jedno ucho i połowę nosa. A jednak ja muszę zobaczyć, co się za tym parowanem dzieje. Ale błagam panią, niech pani nie niweczy mego dzieła. Jedno pani spojrzenie i cała moja praca na nic. Proszę. No, jakże się pani podoba? Przepraszam pana bardzo. Co? Ja nie myślałam, że pan jest... Co jest? Ja nie przypuszczałam, że pan tak ładnie rzeźbi. No widzi pani. Co się pani stało? Panno Jadziu. Nic, muszę już odejść. Ale przyjdzie pani na następny seans? Nie. A tak się cieszyłem, że będę mógł rzeźbić mistrzynię tenisa. Mistrzynię? No, przecież to wszystkim wiadomo, że na najbliższym meczu pani zdobędzie mistrzostwo Polski. Kto? Pani, Jadzia Jędruszewska. Ach, tak. Już wtedy, gdy byłem w garderobie u pani, uprzedzano mnie, że pani jest nie do pokonania. Możliwe, ale teraz zechce pan łaskawie mnie wypuścić. Dobrze, a kiedy się zobaczymy? Nie wiem. Przypuszczam, że nieprędko. Muszę trenować przed meczem. A może pomóc panno Jadziu? Zaraz. Pani już od rana jakoś nie w humorze, panno Jadziu. Panie Feliksie, ten rachunek jest jeszcze niezapłacony. Trzeba zainkasować. Proszę bardzo. A, pan dyrektor. Zobaczy pan, jak inkasuje personel. Zapolujemy na królika. Jak się masz? Wiesz, Jadzia, aż usiedzieć w szkole nie mogłem, tak mi to męczyło. Dlaczego Okrza udawał przed tobą rzeźbiarza? Nie, może dlatego, że wziął mnie za Jędruszewską. Ciebie za Jędruszewską? Ale musiał zrobić głupią minut, kiedy się dowiedział o pomyłce. Nie dowiedział się, do tej chwili tak myśli. No świetnie, trzeba to wykorzystać. Wystrzygniemy go na Dudka. Halo? Kto? Ach, pani Jędruszewska. Dzień dobry, pani Jadziu. Tak. Ach, pani wyjeżdża. To rakietę przynieść dopiero pojutrze. Do widzenia, pani. Do widzenia. Jadźka, mam cudowną myśl. No? Tu mówi Jędruszewska. Tak, proszę bardzo. Naturalnie. O 6 po południu. Nie rozumiem. Ach tak. Tam, gdzie wtedy? O, naturalnie będę. Panie młodszy, gdzie pan starszy? O kogo panu chodzi? O pana zająca. Chyba pana królika. Królik, zając, jedna menażeria szpinakiem karmiona. W jakiej sprawie? Jestem dyrektor firmy Malicz. Właśnie mam tu uskutecznić maleńkie inkaso. No wyżej wspomniane rakietkę u nas kupił, a rachuneczku dotąd nie uregulował. Proszę. Proszę zaczekać. Proszę. Pani prezesowo, mecz się zbliża, z Jędruszewską dopiero prawie załatwione. Znowu pan zaczyna, panie Królik. Nie, to jest, co ja chciałam powiedzieć.
Aha, trzeba coś radykalnego zrobić, ażeby Malicz nie sprzedał więcej ani jednej rakiety. No tak, tak. Panie dyrektorze, z firmy Malicz przysłali rachunek za rakietę. Za rakietę? Za jaką rakietę? Którą pan dyrektor u nich kupił. Przepraszam. Pani szanowna, tutaj rakietki kupuje. Tak. Proszę zauważyć, maszynowa trzepaczka w charakterze durślaku. Któż to gra takimi rakietami nieprawego pochodzenia? Nawet sam dyrektor firmy Oksza kupuje dla siebie rakiety Malicza. Malicza! Co to ma znaczyć? Ja pana przez policję każę usunąć. Panie pasztet wolnego. Żaden pasztet! Żaden pasztet! Każdy zając na pasztet przeznaczony. I nie krzycz, pan tylko płaci. Ile się należy? 100 zł. 100 zł, proszę. A pan 100 zł? Już pana nie mam. Żegnam pana. Przepraszam panią za ten incydent. I czy mogę ostatecznie pani służyć? Dziękuję panu. Ja kupię rakietę tam, gdzie pan kupuje. Gdzie jest pan Janek? To nie mój dział. Telefonowała do mnie. Kto? Jędruszewska. Nie, po co? Dziś o 6:00 chce się ze mną zobaczyć. Prosiła mnie, żebym przyszedł. Dokąd, dokąd? Właśnie. Słuchaj, Janeczku, gdzie byście się zawsze spotykali? My? Pod tym. Pod pomnikiem Sobieskiego. Pod pomnikiem Sobieskiego. Dziękuję ci. Proszę was. Cieszę, że pani przyszła. Byłem już niespokojny, bo wczoraj wyszła pani ode mnie tak nagle, taka skuszona. Doprawdy dotychczas nie rozumiem. Rozumie pan niedługo. Pani ma czasem takie dziwne nastroje. Pamięta pani wówczas na korcie, kiedy jadłem nazwisko Oksza? Tak, 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 tak. Nie pozwoliłam wspominać tego nazwiska. I teraz nie pozwalam. Dlaczego? Może pani mi to wytłumaczy? No przez współwłaściciela tej firmy. Okrze. Jak to? Przez Jana Okrze? A co? Pan go zna? Tak. Niezupełnie. Tak sobie. To straszny człowiek. Prawda? Wstrętny potwór. Proszę, niech pani o nim tak nie mówi. Ach, pan go jeszcze broni, a on zalecał się do mnie. Przecież to nic złego. Nic złego. Oszukał mnie. Przedstawił się pod fałszywym nazwiskiem. Udawał zakochanego. Nie udawał, to nieprawda. Pan tak mówi, jak gdyby on panu się zwierzał. Tak, zwierzał mi się. Mówił, że jest pani zakochany po uszy. Znam go dobrze. To poczciwy chłopiec. Nawet bardzo miły. I ten chłopiec klęka teraz przed panią i pragnie zadać jedno pytanie. Jakie? Dlaczego pani uparła się i nie chce grać rakietą Okrzy? Niech pan wstanie. Zagram tą rakietą, bo widzę, jak bardzo mu na tym zależy. Co, do prawdy? I potwierdzi to pani na piśmie? Dobrze. O, cudownie. Tekst już jest wypełniony. Na moim najbliższym meczu będę grała rakietą Okrzy, bo jest najlepszą ze wszystkich. Pani tylko podpisze, proszę o łóweczek. Proszę bardzo. Jadzia. A nazwisko? Ja zawsze tak podpisuję. Jadzia, to wszyscy wiedzą, że to ja. No, naturalnie. To dziękuję pani bardzo. Proszę bardzo. Serdecznie pani dziękuję. O, pan się spieszy, tak? Tak, przepraszam bardzo, ale w firmie jest o 7:00 posiedzenie. Tak. Czekają na mnie i na to. Czy wolno panią odwieźć do domu? Nie, dziękuję panu bardzo. To ja tutaj zostanę. To przepraszam, dziękuję. Do widzenia.
Panie Królik, co pan robi? Czym pan pisze? Co ty? Ach, przepraszam. Boż. Czy pan przygotował już projekt reklamy z okazji meczu Jędruszewskiej? Jeszcze nie. Pan Janek mówił, żeby z tym zaczekać. Podobno mają być jakieś cuda. Załatwione! Jędruszewska gra naszą rakietą. Nie. Proszę o to dokumencik. No wiesz, Jasiu, zaimponowałeś mi. Widzi pan, co to jest być mężczyzną? No niechże pan teraz chociaż wymyśli jakąś oryginalną reklamę. Nie trzeba, już wymyśliłem. Zobaczycie, co to za gobowska. Piękna główka, co? Udała się. Nadzwyczajne podobieństwo. Co za profil. Prawda? Musisz mi ją dać na ten dzień. Tak? No dać, wypożyczyć wszystko jedno, co. What? Na wystawę. Na wystawę? Na jaką wystawę? W Lipsie czy w Zachęcie? Nie, na znacznie większą wystawę, na taką... bardzo dużą wystawę. Dobrze, ale gdzie? Na razie to tajemnica. Nic ci nie mogę powiedzieć. Tajemnica? No, mówię ci... przed sobą. Zwykłą skrzynię. Skoro jednak tą skrzynię otworzymy, ze zdumieniem zauważymy żywą kobietę. To jest prawie jakże. Tam oto przedstawia naszą słynną mistrzynię tenis Jędruszewską. Ach, proszę panie Królik, no i co? Ustawimy ją na naszej wystawie z napisem. Na najbliższym meczu Jędruszewska gra rakietą Okrza. Prawdziwą sensacją będzie wprost niesamowite podobieństwo, gdy ludzie zobaczą tę uroczą główkę, ten rozkoszny nosek, te cudne usta i rozmarzone oczy. Ojoj, mówisz jak zakochany. Zgadza się, mateczko. Ja zdobyłem ją do naszej firmy, a ona zdobyła moje serce. Nie. Pozwolisz, że niezwłocznie oświadczę się o jej rękę. Droga, kochana, cudna panno Jadź. Ależ Janku, przecież to nie turczynka, żeby cię słuchała zakrytą twarzą. Państwo pozwolą? Nasza mistrzyni, Jadzia Jędruszewska. Co? To maliczówna, córka konkurencji, zacięty bruk naszej firmy. Zabierz ją stąd, nie mogę się patrzeć na tą warugankę. Faktycznie, mistrzyni, tak pana wystrychnąć na dudka? Tak mnie haniebnie oszukać. O, nie daruję ci tego. Czekaj, dokąd pędzi? Do niej! Ale opanuj się, no co chcesz zrobić? Nie wiem. Pewnie ją zastrzelę, pokraję w plasterki i zaskarżę do sądu. W każdym bądź razie coś strasznego. A, mam panią, nie dam drugie. Nie dam drugie. Proszę wyjść. Pod ziemię chciałaby się pani zapaść, ale to się pani nie uda. Proszę wyjść w tej chwili. No, liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. Naturalnie. Nie wyszła pani. Boi się pani mnie. Ja pana? Nie boję się. Czego pan sobie życzy? Zaraz pani usłyszy. A usłyszy pani coś bardzo nieprzyjemnego. Nie, raz już miałam przyjemność słyszeć od pana nieprzyjemne rzeczy. Ale tym razem nie chcę. Proszę stąd, wyjść i nie przeszkadzać mi pracy. Teraz ja liczę do trzech. Raz, dwa i... No co? Jeszcze pan tu jest? Jestem i nie wyjdę. Każę pana stąd wyprowadzić. O, już mnie raz pani wyprowadziła z równowagi i wyprowadziła mnie pani w pole, ale stąd wyjdę dopiero wtedy, kiedy ja będę chciał. Zawodam o
pomoc. Proszę bardzo, proszę. Tu jest sklep i tu każdemu wolno przebywać i kupować. Och, kupować? Proszę bardzo, proszę bardzo. Czym mogę panu służyć? Proszę o... O, rewolwerów nie sprzedajemy i kastetów także nie. No, szkoda. Może rakietkę? Nie, dziękuję pani, nie jestem królik, nie będę popierał waszej firmy. Proszę, proszę, proszę o gumę dorzuć. Proszę? Nie, nie, proszę pani, jedną pastylkę za 10 groszy. Z jakim smakiem? Kłamstwa, obłudy, fałszu i podstępu, szanowna pani rekordzistko. To pan pobił rekord kłamstwa. To pani się podała za Jędruszewską. A kto udawał rzeźbiarza? To był żart. Z mojej strony także. O nie, pani sfałszowała dokument. Może zamiast gumy kupi pan sobie młotek? Po co? Żeby się pan stuknął w głowę. No, no, no. Przecież to pan błagał mnie na klęczkach, żem grała waszą rakietą. Przyrzekłam, owszem, a na dokumencie podpisałam Jadzia, bo takie jest moje imię. Tak, sprytnie to pani urządziła. Ośmieszyła mnie pani przed całą firmą. Nie zapomnę tego pani nigdy. Nigdy. Tak, tak, panu Jadziu. To ty powinnaś wziąć młotek i wybić sobie z głowy tę niedorzeczną miłość. Jeżeli potrafisz, to... Panu Jadziu, kto panią skrzywdził? Co się stało? Nic. Niechże pani nie płacze, bo patrzeć na te łezki nie mogę. Jak woda, kocham serce, mi z żalu pęka. Niechże pani przestanie, bo i ja zacznę. No, niechże pani się uśmiechnie. No, no, tak jak ja. No, panno Jadziu, tak jak pani to potrafi. Panno Jadziu, no lum. No jeden uśmiech, niech co chce, dzieje się. Pan przecież wiecie, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, rzęsy aż leją się. A moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. We mnie już jest taka dusza, która niczym się nie wzrusza. Nie potrafię, jestem taka, ani szlochać, ani płakać. Jak pan widzi. Niech co chce, dzieje się, mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Panu Jadziu, tylko nie plakać, złociutka. Panie Wypych, od jutra codziennie na obiad szpinak. Popamiętasz ty mnie jeszcze, droga panno Jadziu. Ty moje wstrętne stworzenie. O, zobaczymy, czy jeszcze będzie na wierzchu. Felusiu, prędzej. No zaraz, panno Jadziu, się nie może. A to cię awantura, na wystawie łokrzy stoisz. Co ty pleci? Ja pragnę fiata. Lalkę taką jak ty zrobili i w oknie wystawili. I rakietę trzymasz w ręku. Co? Co takiego? Znowu się jakaś ekstrawagancja. Już lecę. Zobaczymy, co te łokrze w konkurencję stuknięte za kawał zrobili. Gdzie dyrekcja?
Kogo pan se życzy? Tę menażerię tu dawać. Znowu pan jest tutaj. Co to ma znaczyć? To pan się tak za tę rakietę odgrywasz. Słuchaj pan, albo pan już tę lalkę z wystawy zabierze, ale to już. Albo z tego sklepu same dziurki od rakiet i powietrze z piłek zostaną. Proszę się wynosić w tej chwili. Proszę wyrzucić tego kultura. Co to jest, nie rozumiem? Proszę wyjść natychmiast. Ja każę pana wyrzucić. Proszę wyjść. Co pan? Zwariował pan na pomoc. Ratunku, ekspedycja na pomoc. Co pan oszalał? Na pomoc, ekspedycja. Nie wyrzucić. Nie wyrzucić. Ekspedycja na pomoc. Co to jest? Widzę, że pan z nimi rozmawiał. No, to ja teraz z nimi pogadam. To samo. Czy mogę pani służyć? Jak pan śmiał? Nie chce pani łaskawie spocząć. Nie przyszłam tutaj na rozmówki. A po co? Pan się jeszcze pyta? To jest oszustwo. Tylko bez awantur, proszę. Ciszej. Jeżeli pan nie usunie tej lalki w ciągu 3 minut, zawołam policję. Zakuję pana w kajdany. Do więzienia pana wtrącę. Czego pan szuka? Noteczka. Żeby się pani stuknęła w główkę. Przyrzekła pani grać naszymi rakietami? Tak. Podpisała pani? Tak. Zgodziła się pani na każdy rodzaj reklamy? Więc o co pani chodzi? A że na lalce napisane jest Maliczówna, to przecież wszyscy wiedzą, że pani jest panna Maliczówna. Lalka stoi na wystawie i stać będzie. Nie będzie. Zobaczy pan. Uprzedzam panią. Gdyby pani chciała usunąć lalkę w sposób nielegalny... A to co? Wiem. Zakuję panią w kajdany i do więzienia. To jest nikczemne. Nie godzimy to. Znakomita, pierwszorzędna, nawet konkurencyjna firma. Niech pan spojrzy, panna Maliczówna grywa tą rakietą. Ach tak, ale szalona cena. 75 zł za taką rakietę. Nie. Znalazłeś mnie w ordynarny sposób. Wyludziłeś ode mnie rzeźbę i zrobiłeś z niej kuklę reklamową. Ja jestem artystą, a nie fabrykantem manekinów sklepowych. Wystawę, ale nie myśl, że przez wzgląd na ciebie. Po prostu doszedłem do wniosku, że posunąłem żart za daleko. No myślę. Idziesz, czekaj, nie tędy. Sklep pewnie już zamknięty. Pójdziemy przez mieszkanie, chodź. No, poprowadzę cię kawałek. Pan, zdaje się, miał dla mnie jakieś polecenie. Czy pan wydał już zarządzenia co do usunięcia lalki z wystawy? Załatwione, robotnicy zaraz przyjdą. Pani prezesowa chciała z panem. A gdzie jest matka? Tu obok, w mieszkaniu. To pan będzie łaskaw powiedzieć, że ja wrócę za godzinę. Dobrze. Z panem również chciałbym się jeszcze zobaczyć. Proszę. Muszę ją stąd zabrać.
Lajka jak ta jajo. Szalona jajeczko. Śliczna jajeczko. Ej! Też o cztery kolejki wypiłem za dużo. No, Antoś, kazali nam tę lalkę zabrać, a to i na wystawie nie ma. Pewnie ją do składu schowali. Chodź. No widzi. I paczka jest, i lalka jest. A tak już się martwi. Zabierzem ją, no. Ale zaraz musimy ją najpierw obłożyć, żeby nam się nie potłukła. Dobra. No, posypij tam trochę tego. Dobra. Wrócimy na brzuszek, na nóżki, o tak, tutaj na główeczkę. A już. No fajne. I zamykamy. To jazda, zamykamy. A teraz ją na kancik. No, dobra. Czekaj, zaraz. Na kolanko. Dobra. Dobra, teraz. Powoli. A Antoś, stop! Na skrzynię żeśmy bokiem wzięli, jeszcze nam się lalka stłucza. Jak ramię Boga, nie mogę się tego powiedzieć. No. Co? Czekaj się! No! Powoli. Czekaj się! Dobra, hej, siup! Boga, z nią zrobimy. O, tymczasem położymy ją do łóżka, żeby ojciec nie wiedział. Po co się ma martwić? Dawaj. Kurcia! Panie Peluś, już pan śpi? Przyniosłam panu do poduszki schabik z obiadu. No, odezwij się pan. Nie udawaj panu. Sodoma i Gomora, kto by się tego spodziewał? Stawaj pani. Jezus Maria już sztywna. Otruła się z miłości do pana wypycha. Panno Jadziuniu kochana. Odezwij się. Weź go już sobie. Tylko się odezwij. Trzeba sprawdzić, czy dobrze stoi. Może znowu do góry nogami. Ładna. Szkoda, że nie żywa. No łączę z tym łapami. No, ubrani. No idź tam, żadnych plam nie będzie, przecież to lakier. No. Lakier? Papier maszy. Jedź, a ty się na tym znasz. Antoś! Głowa się lalce przekręciła. A widzisz, to przez to obracanie tą skrzynią łebi się rozluźnił. A może się złamał? Ale głupiś. No głowa w ogóle nie może się złamać, bo na śrubce siedzi. Co można przykręcić? No idź tylko nie palcami. No weź ją przez papierek. Papierek, nie wiem skąd to tego papierka. No, co się kopie? Co jest z tobą, no? No idź, co? Boga, czekaj, że... Co się tu dzieje? Lalkę się przynieśli, panie. No dobrze, możecie odejść.
Tak, tak, laleczko. Ostatni raz na ciebie patrzę. A panna Jadzia została u Okrzy, bo sklep zamknięty i nie może się wydostać. O, ja na to nie pozwolę. Jadzia u Okrzy? No. Idziemy tam natychmiast. Ja temu Okrzy pokażę. Chodźmy. Tak. Przyznaję się do winy i proszę panią o przebaczenie. Kiedy pani będzie ten list czytała, Lalka będzie już zniszczona. Tak, tak, Jadziu. Nigdy tego nie powiem, co tobie. Kocham cię. Kocham cię od pierwszej chwili, kiedy cię ujrzałem. Zawsze będę wspominał twoje śliczne, drogie imię. To imię. Jadzia, po prostu Jadzia, ale jak to brzmi? Jadzia, w tych jasnych oczach jasne niebo śni. A uśmiech masz jak złoty maj, jak słońce w lecie. A usta masz i oczy masz, jak nikt na świecie. Jadzia, ach, takiej drugiej chyba nie ma już. Nie ma, nie było nigdy i nie będzie. Jadzia, ten będzie żył jak w najpiękniejszym śnie, któremu ty serce dasz swe. Jadziu, droga, kochana Jadziu. Janku, Janku, co się tu dzieje? Słuchaj, ten pan twierdzi, że ty więzisz jego córkę. Nie, to ona mnie uwięziła i to na zawsze. Jak to? Żenię się z nią. Co? Coś ty powiedział? Żenią się. O, panie królik. I znów wszystko na mnie. A jednak będzie spółka. Panie Wypych, dostaje pan ode mnie podwyżkę. Dziękuję, panie szefie. Podwyżka będzie? Tak. No to będziemy mogli się pobrać. Panie szefie, ja dziękuję za podwyżkę. Jaką łyżkę? Forsy nie chcę. Aha, no to jeszcze lepiej. Nie no, po co ja zemdlałam, panie królik? Przecież to najlepsze wyjście z sytuacji. Połączone firmy Malicz, Okrza. Z podziękowań z góry rezygnuję. Niech pani się lepiej nauczy kierować ludką i więcej uważa. Podziękować? Tu nie o to chodzi. Przyszłam panu powiedzieć kilka słów prawdy. Doskonale potrafię kierować ludką. A ja pływam lepiej od pana. Doskonale potrafilibyśmy sobie dać radę bez pana. Nagle zjawia się pan pod wodą. Nieproszony. I wtrąca się pan do cudzych spraw. I nazywa pan moją siostrę gapą. Jurek, nie wtrącaj się. Sama sobie dam radę. Jest pan natrętem i gburem.
Ale ma temperament. I ładna. Ładna? Cudowna. Spójrz, co za głowa.